Rozwiąż równanie. Logarytm o podstawie 3 z 2x równa się 3 logarytmy o podstawie 3 z 15 minus 2 logarytmy o podstawie 3 z 5 plus logarytm o podstawie 3 z 1 piątej. Lewą stronę równania przepiszmy, czyli mamy logarytm o podstawie 3 z 2x. Natomiast prawą stronę spróbujemy uprościć. W dwóch pierwszych wyrażeniach pozbędziemy się trójki i dwójki przed logarytmem, wykorzystując własność logarytmu, że n logarytmu o podstawie a z liczby b to jest to samo co logarytm o podstawie a z b do potęgi n tej, czyli liczbę, która stoi przed logarytmem, wyrzucamy jako potęgę liczby, którą logarytmujemy. Zastosujmy. Trójkę przeniesiemy jako potęgę liczby 15, czyli dostaniemy logarytm o podstawie 3 z 15 do potęgi trzeciej. Dwójkę przeniesiemy jako potęgę piątki, czyli mamy minus logarytm o podstawie 3 z 5 do drugiej. No i trzeci logarytm przepiszemy, czyli mamy logarytm o podstawie 3 z 1 piątej. Teraz do dwóch pierwszych wyrażeń. Przy dwóch pierwszych wyrażeniach wykorzystamy następującą własność logarytmu. Logarytm o podstawie a z liczby b minus logarytm o podstawie a z liczby c to jest to samo co logarytm o podstawie a z liczby b przez c. Czyli lewą stronę równania przepiszmy, a po prawej stronie zastosujemy naszą własność, czyli z dwóch logarytmów robimy jeden wspólny logarytm o podstawie 3. I teraz to, co było w pierwszej liczbie, dajemy do licznika, czyli mamy 15 do potęgi trzeciej, a to, co w drugiej, do mianownika, czyli mamy 5 do potęgi drugiej. Trzeci logarytm na razie przepisujemy. Teraz po prawej stronie mamy dodawanie logarytmów, więc zastosujemy własność. Logarytm o podstawie a z liczby b plus logarytm o podstawie a z liczby c to jest to samo co logarytm o podstawie a z liczby b razy c. Czyli lewą stronę równania przepiszmy. Mamy logarytm o podstawie 3 z liczby 2x, a po prawej stronie z dwóch logarytmów dostaniemy jeden logarytm. Na razie to przepiszemy, czyli mamy 15 do potęgi drugiej przez do trzeciej przez 5 do potęgi drugiej. I teraz zamiast dodawania będziemy mnożyć przez 1 piątą. Ponownie lewą stronę przepiszmy, a prawą stronę spróbujmy uporządkować. Zamiast 15 możemy to rozpisać jako 3 razy 5 i razem do potęgi trzeciej. W mianowniku mamy 5 do drugiej razy 5, czyli łącznie możemy napisać, że to jest 5 do trzeciej. Lewą stronę przepiszmy, czyli mamy logarytm o podstawie 3 z 2x, a po prawej stronie zostaje nam 3 do trzeciej razy 5 do trzeciej. I w mianowniku zostaje nam również 5 do potęgi trzeciej. Ponownie lewą stronę przepiszmy. A po prawej stronie wyrażenie 5 do trzeciej nam się skracają, czyli zostaje nam tylko wyrażenie 3 do potęgi trzeciej. Tu mamy logarytm o podstawie 3 z 3 do potęgi trzeciej. Dostaliśmy równanie, gdzie po lewej i po prawej stronie występuje logarytm o podstawie 3. Wiemy, że logarytm jest funkcją różnowartościową, czyli jeżeli wartości są sobie równe, to argumenty również muszą być takie same. Czyli ten argument musi być równy temu argumentowi. Dostaniemy więc 2x jest równe 3 do potęgi trzeciej. I możemy już to rozwiązać jako zwykłe równanie liniowe, czyli 2x to jest 27. Podzielmy to na 2, czyli x wynosi 27 drugich.